W tym tygodniu w programie Watykanu dowiemy się, w jaki sposób nowy dokument Watykanu biskup Rzymu pomaga działać na rzecz jedności chrześcijan. Odkryjemy alarmujący wzrost prześladowań chrześcijan na całym świecie. Odwiedzimy też więzienie mamertyńskie w Rzymie, w którym uwięzieni zostali apostołowie Piotr i Paweł na krótko przed swą męczeńską śmiercią. To i jeszcze dużo więcej. Program Watykanu zaczyna się już teraz. Jest to gest, który sięga czasów Pisma Świętego, kiedy papież Franciszek w minioną sobotę pobłogosławił 42 paliusze i wręczył je nowym arcybiskupom, przypomniał o podstawowej misji Jezusa Chrystusa. Paliusz jest opaską wykonaną z owczej wełny i symbolizuje owce z Bożego stada, którą pasterz zakłada na ramię, aby bezpiecznie przeprowadzić ją przez miejsce zagrożenia. Paliusz ozdobiony jest 6 czarnymi jedwabnymi krzyżami i został umieszczony na ramionach 42 nowych arcybiskupów metropolitów, mianowanych w ciągu ostatniego roku. Dzisiaj arcybiskupi metropolici mianowani w ciągu ostatniego roku otrzymają paliusze. W jedności z Piotrem i za przykładem Chrystusa, który jest bramą dla owiec, są oni powołani do tego, by być gorliwymi pasterzami, którzy otwierają wrota Ewangelii i poprzez swoją posługę pomagają budować Kościół i społeczeństwo otwartości. Jedynie arcybiskupi metropolici i patriarcha Jerozolimy obrządku łacińskiego otrzymują białe paliusze z czarnym krzyżem jako symbol komunii, autorytetu i jedności z papieżem i z jego pasterską misją bycia pasterzem ludu Bożego. Tradycyjnie ceremonia ta odbywa się 29 czerwca w uroczystość Piotra i Pawła. Obaj apostołowie ponieśli śmierć męczeńską za Chrystusa tutaj, w wiecznym mieście. Apostołowie Piotr i Paweł byli naocznymi świadkami działania Boga, który otworzył bramy ich wewnętrznego zniewolenia, ale także rzeczywistego więzienia, do którego zostali wtrąceni z powodu głoszenia Ewangelii. Pan otworzył przed nimi również bramy ewangelizacji, aby mogli cieszyć się spotkaniem z braćmi i siostrami w rodzących się wspólnotach oraz by mogli nieść wszystkim nadzieję Ewangelii. W tym roku również my przygotowujemy się do otwarcia drzwi świętych. Papież Franciszek otworzy drzwi święte 24 grudnia z okazji rozpoczęcia Roku Świętego. Rzym spodziewa się z tej okazji rekordowej liczby gości i pielgrzymów, którzy przybędą do miasta apostołów Piotra i Pawła. Papież Franciszek spowolni nieco swój harmonogram liturgiczny tego lata, ponieważ przygotowuje się do wyruszenia w najdłuższą międzynarodową podróż swojego pontyfikatu we wrześniu. 87-letni papież nie będzie miał żadnych publicznych uroczystości w swoim kalendarzu przez 8 tygodni w lipcu i w sierpniu, zgodnie z oficjalnym harmonogramem mistrza papieskich ceremonii liturgicznych. Obecny kalendarz papieża przewiduje przerwę od publicznych wystąpień od 8 lipca do 1 września. Oczekuje się, że wcześniej, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będzie przewodniczył co najmniej 3 wydarzeniom. Podczas swojego pontyfikatu papież Franciszek decydował się na bardziej napięty plan letni niż jego poprzednicy. Odbywał międzynarodowe podróże, powoływał nowych kardynałów, ustanawiał nowe uroczystości kościelne, a robił to wszystko, rezygnując z tradycyjnych letnich wakacji w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Papież Franciszek kontynuował jednak tradycję wyłączania lipca z publicznych audiencji, z wyjątkiem niedzielnej modlitwy Anioł Pański, co w ostatnich latach pozwalało mu na rekonwalescencję i powrót do zdrowia po operacjach chirurgicznych, który przeszedł w czerwcu 2023 roku, a wcześniej w lipcu 2021.
Papież nie odbył jeszcze żadnej podróży zagranicznej w 2024 roku, ale ma dwie pielgrzymki zaplanowane na jesień tego roku, w tym bardzo wymagającą dwutygodniową trasę po Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii z przystankami w Indonezji, Papui Nowej Gwinei, Timorze Wschodnim i Singapurze. W Bazylice Świętego Piotra 29 czerwca papież Franciszek przewodniczy mszy świętej w uroczystość świętych Piotra i Pawła, współpatronów Rzymu. 1 lipca papież Franciszek zwołał konsystorz kardynałów w sprawie zbliżającej się kanonizacji nowych świętych. Watykan ujawnił również, że papież odbędzie kolejną wizytę duszpasterską po Włoszech, zanim zrobi letnią przerwę od podróży. Tym razem uda się do północno-włoskiego miasta Triest na jednodniową pielgrzymkę 7 lipca. Ojciec Święty wziął również udział w czerwcowym szczycie G7, aby mówić o etyce sztucznej inteligencji. Papież nie będzie odbywał swoich zwykłych środowych audiencji na placu Świętego Piotra przez cały lipiec, ale odwiedzający Rzym, którzy mają nadzieję spotkać Franciszka, będą mogli zobaczyć go w każdą niedzielę w samo południe, kiedy pojawi się w oknie Pałacu Apostolskiego na modlitwę Anioł Pański. Witam Państwa serdecznie w aktualnościach programu Watykanu, czyli najważniejszych informacjach dotyczących Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej. Francuski kardynał Dominique Mamberti został powołany przez papieża Franciszka protodiakonem Watykanu. W tej roli będzie miał zadanie ogłoszenia imienia nowego papieża po konklawę, zaczynając od słynnych łacińskich słów Habemus Papam. Od 2014 roku Mamberti pełnił funkcję prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Papież Franciszek wezwał wiernych do rozszerzenia chrześcijańskiej miłości na całe stworzenie Boże i zaangażowania się w ochronę środowiska. Papież przekazał te słowa w orędziu przed Światowym Dniem Modlitwy o opiekę nad stworzeniem, obchodzonym corocznie 1 września od czasu jego ustanowienia przez Franciszka właśnie w 2015 roku. Papież wydał nowe przepisy dla pracowników fabryki Świętego Piotra, wymagając od nich wyznawania wiary katolickiej, noszenia odpowiedniego ubioru i unikania widocznych tatuaży lub piercingów. Pracownicy muszą przedstawić świadectwa chrztu i bierzmowania, żyć zgodnie z zasadami katolickimi, nie mogą być też osobami karanymi. W swoim najnowszym motu proprio, zatytułowanym Fratello Sole, czyli Brat Słońce, papież Franciszek przedstawił sposoby mające na celu przejście Watykanu na zastosowanie energii słonecznej jako głównego źródła energii elektrycznej. Polecił watykańskim organom zarządzającym współpracę z włoskimi władzami w celu zbudowania systemu agrivoltaik w Santa Maria di Galeria eksterytorialnym obszarze poza Rzymem, który posłuży generowaniu energii słonecznej. 20 października papież Franciszek odprawi mszę kanonizacyjną 14 osób, w tym 11 męczenników z Damaszku, którzy zostali zamordowani z nienawiści do wiary w nocy z 9 na 10 lipca 1860 roku właśnie w Damaszku w Syrii. Data kanonizacji błogosławionego Carlo Acutisa natomiast zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Bardzo Państwu dziękuję, że dziś znów byliście z nami. Z Watykanu dla EWTN Polska, Magdalena Wolińska-Riedi. Habemus Papam. Voi sapete che il dovere del conclave. Wiecie, że obowiązkiem konklawy było dać Rzymowi biskupa. Sembra che. Wygląda na to, że moi bracia kardynałowie udali się na krańce ziemi, aby go zdobyć. Ale oto jesteśmy. Dziękuję za powitanie. Wspólnota diecezjalna Rzymu ma teraz swojego biskupa. Grazie. Dziękuję.
Kiedy papież Franciszek po raz pierwszy zwrócił się do wiernych wkrótce po swoim wyborze, wielu było zaskoczonych tym, jak bardzo podkreślił swoją rolę jako biskupa Rzymu. Jednak prymat papieża od dawna był kwestią sporną w historii Kościoła. Rozłam między Kościołem katolickim i prawosławnym wynika nie tylko z różnic teologicznych, ale także z kwestii roli papieża. Papież zawsze posiadał wiele różnych tytułów. Jest nie tylko wikariuszem Chrystusa, ale także biskupem Rzymu. Wywodzi się to z tradycji, zgodnie z którą święty apostoł Piotr był pierwszym biskupem Rzymu po tym, jak Jezus Chrystus powierzył mu zadanie przewodzenia trzodzie. Dotychczas mieliśmy 265 następców świętego Piotra, a każdy z nich nosił tytuł biskupa Rzymu i każdy był następcą w prymacie nad całym Kościołem. Piotr był pierwszym biskupem Rzymu po tym, jak Jezus Chrystus powierzył mu zadania przewodzenia trzodzie. Dwadzieścia 9 lat temu Jan Paweł II wezwał do refleksji nad naturą i sprawowaniem prymatu papieskiego. W odpowiedzi 13 czerwca 2024 roku Watykan przedstawił dokument studyjny zatytułowany Biskup Rzymu, prymat i synodalność w dialogach ekumenicznych i odpowiedzi na encyklikę Ut Unum Sint. Dokument ten, wydany przez Dykasterię do spraw promowania jedności chrześcijan, analizuje trwający dialog między kościołami chrześcijańskimi, a dotyczy roli papieża i sprawowania przez niego swojej posługi. Aktualne jest zaproszenie papieża Jana Pawła II z 1995 roku. W swojej encyklice Ut Unum Sint zaprosił wszystkie kościoły do dialogu z nim w celu znalezienia takiej formy prymatu, która nie będzie przeszkodą w przyszłości. Pomimo współistnienia wielu kościołów i wyznań chrześcijańskich, w dzisiejszych czasach eksperci teologii uznali za konieczność określenia formy posługi papieskiej, jednoczącej wszystkich na poziomie uniwersalnym. Chodzi o równowagę pomiędzy prymatem a synodalnością. Czasami mamy wrażenie, że jest to sprzeczne. Synodalność i prymat. A dokument mówi bardzo wyraźnie o całym dialogu ekumenicznym, podkreślając, że jest on komplementarny. Pogłębiona dyskusja na ten temat w ramach dialogu ekumenicznego jest bardzo ważna. Na konferencji prasowej również przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich wyrazili swoje zadowolenie z nowego dokumentu. Jako osobisty przedstawiciel arcybiskupa Canterbury jestem zachwycony, że jedna z najbardziej wszechstronnych i szczegółowych odpowiedzi na zaproszenie świętego Jana Pawła II w Ut Unum Sint została udzielona przez Izbę Biskupów Kościoła Anglii w 1997 roku. Synodalność między kościołami, jak argumentuje dokument, może umożliwić kościołom słuchanie siebie nawzajem i rozpoczęcie wspólnego rozeznawania i procesów decyzyjnych w pilnych sprawach, będących przedmiotem wspólnej troski. Synodalność to nie tylko słowo Kościoła katolickiego. Nie, istnieją różne doświadczenia solidarności. Różne kościoły mają swój własny sposób rozumienia synodalności. Dokument kończy się propozycją dykasterii określającą najważniejsze sugestie dotyczące odnowionego sprawowania uznawanej przez wszystkich posługi jedności biskupa Rzymu. W swoim przemówieniu do prymasów anglikańskich zebranych w Rzymie w zeszłym miesiącu Ojciec Święty Franciszek wspomniał o roli biskupa Rzymu i użył słów papieża Grzegorza Wielkiego, opisując go jako sługę sług Bożych, Servus Servorum Dei. W każdym razie Watykan nie ustaje w wysiłkach, aby wszyscy chrześcijanie mogli wspólnie kroczyć tą drogą. Chrześcijaństwo jest obecnie najbardziej prześladowaną religią na świecie.
Według różnych organizacji na świecie żyje ponad 300 milionów wyznawców Chrystusa, którzy są dyskryminowani ze względu na to, że są chrześcijanami, albo są celem organizacji terrorystycznych lub opresyjnych reżimów, ponieważ dają świadectwo imieniu Jezusa Chrystusa. Prześladowania chrześcijan wciąż przybierają na sile. W maju rząd Stanów Zjednoczonych opublikował roczny raport na temat międzynarodowej wolności religijnej w 2024 roku, podkreślając potrzebę przejęcia przez rządy na całym świecie wiodącej roli w zapewnieniu wolności religijnej. Raport ocenia globalne warunki wolności religijnej i przedstawia zalecenia dla rządu USA. UCIRF zidentyfikował 17 krajów, w których dochodzi do poważnych naruszeń wolności religijnej, a 12 z nich znajduje się już na liście Departamentu Stanu. Nowe rekomendacje obejmują Afganistan, Azerbejdżan, Indie, Nigerię i Wietnam. Węgry, kraj w Europie Środkowej, kładzie duży nacisk na pomoc chrześcijanom cierpiącym z powodu prześladowań. Tristan Asbej, sekretarz stanu do spraw pomocy prześladowanym chrześcijanom, pełni wyjątkową rolę na Starym Kontynencie. Szef biura EWTN w Watykanie, Andrea Stonehauser, spotkał się z nim, aby omówić sytuację prześladowanych chrześcijan na całym świecie. Pełnię bardzo wyjątkową rolę w węgierskim rządzie. Mój tytuł to sekretarz stanu do spraw pomocy prześladowanym chrześcijanom. Węgry mają chrześcijańsko-demokratyczny rząd i jesteśmy jednym z niewielu narodów europejskich o takim charakterze. Jesteśmy dumni z naszego chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego i naszej wiary chrześcijańskiej. Naturalne było więc, że zaczęliśmy dostrzegać zakres i dotkliwość prześladowań chrześcijan na świecie. Program został uruchomiony, gdy byliśmy świadkami okrucieństw. Moralnym obowiązkiem nie tylko narodów chrześcijańskich, ale także reszty świata powinno być wspieranie tej grupy wyznaniowej, która jest obecnie najbardziej prześladowana. Dlatego też w 2016 roku węgierski rząd utworzył pierwszą w historii jednostkę rządową zajmującą się pomocą prześladowanym chrześcijanom. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. To fakt, który nie jest powszechnie znany. Pracuje Pan nad tą kwestią od 2016 roku. Czy może Pan powiedzieć nam trochę więcej o tym, jak rozwinęła się sytuacja? Pogorszyła się, czy raczej poprawiła? Skala antychrześcijańskich prześladowań rośnie, choć zmienia się ich charakter i położenie geograficzne. Od czasu, kiedy ISIS jako kalifat na Bliskim Wschodzie upadło, chrześcijanie w tym regionie świata zostali zdziesiątkowani. Co więcej, ich liczba zmniejszyła się do bardzo małego odsetka na Bliskim Wschodzie. Na przykład w Iraku było 1,5 miliona chrześcijan zaledwie 2 dekady temu, a teraz liczba ta wynosi około 200 tysięcy. Jest to więc strata rzędu 80%. To, co robimy teraz na Bliskim Wschodzie, to wspieranie instytucji społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych czy małych kongregacji, nie tylko w celu ocalenia chrześcijaństwa na terenie Ziemi Świętej, ale również ze względu na to, że te chrześcijańskie instytucje służą także ludności niechrześcijańskiej, muzułmanom. Tak więc wspierając kościoły chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, wspieramy również innych cierpiących ludzi żyjących razem z chrześcijanami. W tym samym czasie punkt zapalny brutalnych prześladowań chrześcijan przeniósł się na kontynent afrykański, do regionu Afryki Subsaharyjskiej. To, czego jesteśmy świadkami dziś w północnej Nigerii, to ten sam rodzaj rozlewu krwi i antychrześcijańskiej agresji, który obserwowaliśmy w Iraku i Syrii w 2014 roku i w latach kolejnych. Czy może Pan podzielić się z nami, co się dzieje w północnej Nigerii, zwłaszcza z Boko Haram i pasterzami Fulani, których ten dramat najbardziej dotyka? Według badań w ubiegłym roku na całym świecie zamordowano z powodu wiary około 5 tysięcy chrześcijan. Według zarejestrowanych przypadków. To prawdopodobnie wierzchołek Góry Lodowej. Ale z tych 5 tysięcy około 90% to chrześcijanie z Nigerii. Jest to więc masowe okrucieństwo sięgające niemal poziomu ludobójstwa. Dzieje się tak z powodu różnego rodzaju konfliktów społecznych. Między innymi antychrześcijańskiego dżihadyzmu. Islamski ekstremizm rośnie tam w siłę. W Afryce działają grupy terrorystyczne, takie jak Boko Haram. W Afryce Zachodniej jest obecna organizacja terrorystyczna, Państwo Islamskie, a także ekstremistyczni dżihadyści Fulani, którzy systematycznie mordują chrześcijan. To tylko pojedyncze przykłady. W
ostatnie Boże Narodzenie w ciągu dwóch pierwszych dni około 300 chrześcijan zostało zamordowanych przez ekstremistów Fulani w Nigerii. Na tym więc się skupiamy. Mogę z dumą ogłosić, że dzięki Hungary Helps Forum i zaangażowaniu humanitarnemu opartemu na wierze chrześcijańskiej dotarliśmy bezpośrednio do ponad 2 milionów cierpiących ludzi na całym świecie. Co sprowadza Pana do Rzymu? Przyjechałem tu z dwóch powodów. Aby spotkać się z wysokimi rangą urzędnikami Stolicy Apostolskiej, a także z przedstawicielami włoskiego rządu. Ze Stolicą Apostolską i Kościołem Katolickim współpracujemy od początku naszej misji na rzecz prześladowania chrześcijan. To naturalne, że nasz program i nasze podejście są ekumeniczne. Działamy dla dobra prześladowanych katolików, prawosławnych i protestantów. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i za ten wywiad. Ukryte pod kościołem świętego Józefa Cieśli pośród ruin starożytnego Rzymu znajduje się najstarsze w mieście więzienie o zaostrzonym rygorze – więzienie mamertyńskie. Położone w epicentrum rzymskiego imperium naprzeciw Forum Romanum, centrum życia publicznego, było wyraźnym symbolem ostrzegawczym nieubłaganej sprawiedliwości Rzymu wobec jego wrogów. W tym więzieniu przetrzymywano wrogów państwa starożytnego Rzymu. Nie było to więzienie dla drobnych złodziejaszków. To było więzienie dla wrogów państwa, dla najważniejszych ludzi. Chciano, aby naród widział, że ci ludzie byli tu torturowani i skazywani na śmierć. Wśród wielu postaci historycznych skazanych na śmierć przez zagłodzenie, uduszenie lub ścięcie, w więzieniu mamertyńskim kilka osób zasługuje na uwagę. Jugurta, król Numidii i galijski wódz Vercingetorix, obaj publicznie straceni przez uduszenie odpowiednio w 1004 i 46 roku przed naszą erą. Uważa się, że jest to więzienie, w którym święci Piotr i Paweł byli przetrzymywani przed męczeńską śmiercią, po tym jak zostali oskarżeni o zdradę za odmowę potwierdzenia władzy absolutnej i boskości rzymskiego cesarza Nerona. Pomimo trudnych warunków ich uwięzienia, tradycja chrześcijańska wspomina o cudownym wydarzeniu, które miało miejsce na najgłębszym poziomie więzienia jako znak Bożego błogosławieństwa i miłosierdzia dla męczenników w czasie walk. Piotr był w stanie dawać świadectwo Ewangelii nawet tutaj, w więzieniu mamertyńskim, wobec swoich strażników więziennych, którzy go tu pilnowali. Był w stanie opowiadać im o Ewangelii, a oni słuchali jego słów i przyjęli przesłanie Ewangelii do swoich serc. Chcieli być ochrzczeni, ale nie było wody, którą można było ich ochrzcić. Tak więc Piotr miał sprawić, że woda cudownie wypłynęła i był w stanie użyć tej wody, aby ich ochrzcić. And he was able to use that water to baptize them. These prison guards, their names are. Ci strażnicy więzienni nazywali się Procesus i Martinianus. W ten sposób stali się męczennikami Ewangelii. Po chrzcie dwaj strażnicy zostali aresztowani, torturowani i ścięci z rozkazu cesarza Nerona. Podobny los spotkał bez wyjątku obu apostołów. Tradycja głosi, że po uwięzieniu święty Piotr został krzyżowany do góry nogami w cyrku Nerona na Wzgórzu Watykańskim, tam gdzie dziś stoi obelisk zwany Świadkiem. Mówi się, że święty Paweł został ścięty, ponieważ Rzym nie zezwalał na krzyżowanie swoich obywateli. Piotr i Paweł wykazali się wielką odwagą w swoim męczeństwie. Obejmując krzyż w swoim życiu i to nie tylko w sposób indywidualny, ale wspólnie. Piotr i Paweł, którzy mieli bardzo różne osobowości, różne podejście do życia, różne charyzmaty, nadal mieli dla siebie wielki szacunek
i wspólnie dzielili doświadczenie męczeństwa tutaj, w Rzymie. Z czasem więzienie mamertyńskie stało się miejscem kultu chrześcijańskiego, podobnie jak Koloseum i inne miejsca męczeństwa chrześcijan w Rzymie. Świadczą o tym niewątpliwie freski z pierwszych wieków, zdobiące mury starożytnego więzienia. Męczennicy dają nam przykład wielkiej odwagi i stawania w obronie tego, co słuszne i sprawiedliwe. Męczeństwo jest gestem wielkiej miłości, zgodnie ze słowami Jezusa. Piotrze, czy mnie kochasz? Czy jesteś gotów oddać za mnie życie? Tak więc męczeństwo to kwestia nie tylko stawania w obronie tego, co prawdziwe, ale także wielkiej miłości i oddania życia za Boga i bliźniego. Prawda, dobro, wiara i ojczyzna. W telewizji katolickiej EWTN tworzymy programy w zgodzie z tymi wartościami, bo naszym celem jest dążenie do prawdy, pokazywanie dobra, a przez to budowanie wiary i służba ojczyźnie. Nazywam się Liliana Siecińska i pełnię w EWTN funkcję dyrektora programowego. Na czym polega moja praca? Każdego tygodnia planuję dla Państwa program telewizyjny, który w redakcji nazywamy ramówką. Koordynuję także pracę kolegium redakcyjnego, które wyznacza kierunki przekazu medialnego, dobierając tematy realizowanych nagrań, wsłuchując się także w Wasze propozycje. Możesz z nami budować tę przestrzeń. Wejdź na stronę wspieram.ewtn.pl.